Zadanie konflikt, ciąg dalszy. Tak jak w zadaniu z któregoś wcześniejszego sparingu mamy dany graf, w którym wyróżnione są dwa wierzchołki, wierzchołek 1 i wierzchołek 2, reprezentujące odpowiednio pana Janusza i panią Grażynę. Naszym celem jest podzielić zbiór wierzchołków na dwie rozłączne części, takie, że wierzchołek numer 1 jest w jednej części, a wierzchołek numer 2 jest w innej części. No i chcemy, żeby różnica pomiędzy liczbami sąsiadów, którzy pozostali w każdej z połówek, była jak najmniejsza. To znaczy dokładniej, załóżmy na chwilę, na potrzeby takiej powiedzmy analizy i zastanawiania się, co jest w zadaniu, załóżmy, że ten graf jest w postaci macierzy sąsiedztwa, czyli MUV równa się 0 lub 1, w zależności od tego, czy istnieje krawędź. Tutaj w przeciwnym przypadku. No to chcemy zminimalizować taką sumę, tak? Chcemy zminimalizować taką sumę po wszystkich podziałach A i B, takich, że suma A i B to są wszystkie wierzchołki, takich, że element 1 należy do A, element 2 należy do B, no i oczywiście przecięcie A i B musi być puste, czyli po wszystkich takich podziałach zbioru wierzchołków na dwie rozłączne części A i B, pokrywające cały zbiór, takie, że jedynka jest w A, dwójka jest w B, chcemy zminimalizować różnicę takich sum, tak? Czyli w zbiorze A rozpatrujemy wszystkie wierzchołki i sumujemy, czy są one połączone ze sobą. Analogicznie w zbiorze B sumujemy te pary wierzchołków, które są ze sobą połączone. No i chcemy, żeby różnica była jak najmniejsza możliwa. No takie jest zadanie. No więc jak rozwiązać to zadanie? Kluczowa i w zasadzie podstawowa obserwacja, która pozwala nam rozwiązać to zadanie, jest taka, że możemy się skupić na stopniach wierzchołków. Czy moja propozycja jest taka, że możemy sobie po prostu policzyć, jaki jest stopień każdego wierzchołka, tak? Stopień tego wierzchołka jest równy 2 i tak dalej. I to, co tak naprawdę chcemy zminimalizować, to ja twierdzę, że to, co tak naprawdę chcemy zminimalizować, to chcemy zminimalizować różnicę dla każdego wierzchołka, różnicę stopni pomiędzy wierzchołkami z A i stopni pomiędzy wierzchołkami z B. To może się wydawać trochę nieintuicyjne, no bo przecież ten stopień wierzchołka A, stopień wierzchołka, który jest liczony do jakby grupy pana Janusza, on zawiera w sobie przecież te krawędzie, które ostatecznie prowadzą do pani Grażyny. No ale zastanówmy się, jaki jest wkład dowolnej krawędzi U i V, jaki jest wkład do tej sumy tutaj, do tej różnicy, jaki jest wkład krawędzi UV w zależności od tego, czy oba te końce są u pana Janusza, czy oba te końce są u pani Grażyny, czy oba te końce są w różnych grupach. No to zobaczmy, jeżeli U i V są w tej samej grupie, na przykład u pana Janusza, zostaną przypisane, no to wkład do tej sumy będzie 2 z każdej krawędzi, tak? Czyli każda krawędź UV wniesie 2 do sumy pana Janusza i 0 do sumy pani Grażyny. Natomiast jeżeli U należy do pana Janusza, a V należy do pani Grażyny, no to wkład tutaj będzie 1 i tutaj będzie 1. Owszem, oszukamy troszkę, pan Janusz dostał 1 dodatkowego wyniku, ale pani Grażyna też dostała 1 dodatkowego wyniku, a to, na czym nam zależy, to na różnicy tych sum stopni. Czyli tak naprawdę wkład tej krawędzi będzie 0. Czyli nic to nie szkodzi, że coś tam dodaliśmy jednemu i coś tam dodaliśmy drugiemu. Wkład tej krawędzi jest 0. Czyli na końcu tak naprawdę to, co chcemy zrobić, to podzielić ten wynik przez 2. Tak? No i oczywiście ta suma będzie parzysta za każdym razem, no bo jest lemat o uściskach dłoni. Tak? Czyli każda krawędź wlicza się jako 2, czyli tak jak mówiłem, każda krawędź wnosi 2 do wyniku pana Janusza lub do wyniku pani Grażyny, jeżeli należy do
jeżeli oba końce należą do tego samego zbioru. Czyli to jest wynik zadania. No i to jest już trochę łatwiejsze, bo tak naprawdę teraz możemy zapomnieć o tym, że mamy jakikolwiek graf. Ten graf służy nam tylko i wyłącznie do tego, żeby policzyć, jakie są stopnie wierzchołków. No i na dzień dobry oczywiście przypisujemy wierzchołek 1 do grupy pana Janusza, no i wierzchołek 2 do grupy pani Grażyny. Naszym celem jest zrobić tak, żeby suma tych stopni, która jest u pana Janusza, no była możliwie zbliżona do m podzielić przez, przepraszam, do m. Tak? No bo suma wszystkich stopni jest 2m. Każda krawędź wlicza się dwukrotnie, tak? Czyli chcemy, żeby ta wartość była możliwie zbliżona do m. No i to nam przypomina tak naprawdę problem wydawania reszty, tak? Nominałami w tym problemie wydawania reszty są stopnie wierzchołków w tym grafie. Tak? Czyli chcemy wydać resztę m, no, resztę najbliższą m, używając jakichś tam nominałów. Jeżeli mieliśmy tylko taką obserwację, jeżeli tylko wpadliśmy na ten główny pomysł i po prostu naiwnie zaimplementujemy wydawanie reszty, no to dostaniemy złożoność prawdopodobnie no, coś w stylu m razy n. Dlatego, że mamy, no, napiszemy sobie takiego dynamika, tak? dpi będzie oznaczało, czy da się zrobić, żeby suma tych deg od V dla wierzchołków V należących do pana Janusza, żeby była równa I. Tak? I to będzie jakaś taka wartość boolowska true, false. Ok? Czy da się tak zrobić, żeby suma tych stopni była dokładnie równa I przypisanych do pana Janusza? No dobra. Dlaczego M razy N? No bo tak, M, mamy M kwot. Dokładnie 2m plus 1 kwot. Kwota może być od 0 do 2m, może wynosić ta suma stopni. No i jest n nominałów, których potencjalnie możemy użyć. No i za każdym razem update tablicy o jeden nominał kosztuje mnie czas o od n, czyli m razy n. I taki algorytm pozwalał zdobyć około 50 punktów za to zadanie. No oczywiście tam jakieś 20 punktów można było zarobić za to, czy tam trochę mniej niż 20 można było zarobić za to, że sprawdziło się każdy podzbiór tych wierzchołków, tak? Przypisanie albo do grupy pana Janusza, albo do grupy pani Grażyny. Sprawdzamy każdy podzbiór, no i wychodzi nam jakiś wynik. No ale jak to zrobić jeszcze szybciej, tak? Te limity raczej nie wskazywały na algorytm dynamiczny. No zauważmy taką rzecz. Zauważmy taką rzecz, że suma tych wszystkich nominałów jest m, tak? Suma tych wszystkich nominałów jest 2m, tak dokładniej. Czyli różnych nominałów, jakie mamy do dyspozycji, jest tylko rzędu pierwiastek z m. Różnych wartości deg od i. Tak? Dlaczego tak jest? No bo w najgorszym razie te stopnie są 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. No i ogólnie jak weźmiemy sobie k różnych liczb, dodatnich, to ich suma wynosi co najmniej k po 2. Tak? A ta wartość rośnie kwadratowo. Czyli co najwyżej pierwiastkowo wiele różnych nominałów mamy do dyspozycji. Czyli walczymy z takim klasycznym problemem, który pojawił się już kiedyś na olimpiadzie informatycznej w zadaniu banknoty. To była chyba 12. olimpiada informatyczna. Mamy zbiór nominałów. Ten zbiór nominałów jest stosunkowo nieduży, rzędu pierwiastek z ema nominałów, ale każdy nominał możemy użyć ustaloną liczbę razy, tak? Bo te różne wartości deg i, one mogą się powtarzać, tak? Wielokrotnie. No i możemy użyć każdego nominału pewną liczbę razy. No i jak możemy sobie z tym poradzić, że mamy ustaloną liczbę razy, ile możemy użyć danego nominału? No pomysł jest taki, że jeżeli na przykład mamy powiedzmy 13 nominałów jakichś tam, 13 razy jakaś tam moneta, powiedzmy jednozłotowa, to możemy to podzielić na takie paczki. Możemy podzielić to na paczki, w których włożymy jedną monetę, włożymy dwie monety,
Włożymy 4 monety. I tak dalej. Każda kolejna paczka będzie miała 2 razy tyle monet, ile miała paczka poprzednia. Teraz, gdybym dołożył 8 kolejnych monet, no to miałbym już za dużo, to ja dołożę tyle, ile mi zostało, tak? Zostało mi jeszcze 6 monet do rozdysponowania, tak? Czyli zamiast myśleć, że mam 13 monet po 1, ja teraz myślę sobie tak, że mam paczkę o wartości 1, paczkę o wartości 2, paczkę o wartości 4 i paczkę o wartości 6. Tyle, ile mi zostało. Ten ostatni nominał, ta ostatnia paczka może być niepełna. No i teraz twierdzę, że jeżeli tylko będę rozpatrywał każdą możliwość wydania tych paczek, no to z tych paczek jestem w stanie wydać każdą kwotę, którą miałem wcześniej, tak? Każdą kwotę, którą miałem wcześniej, no bo jeśli chcę wydać co najwyżej 7, czyli co najwyżej tą potęgę dwójki minus 1, tam gdzie były pełne paczki, to skorzystam sobie z zapisu dwójkowego i to mi pomoże ustalić, które paczki powinienem dodać. A jeżeli potrzebuję więcej, no to wydam tą ostatnią paczkę, tą niepełną paczkę, która mi powstała, no i potem skorzystam z zapisu dwójkowego, no bo jak wydam tą paczkę, to pozostało mi już co najwyżej 7 do wydania, no i co najwyżej 7 jestem w stanie uzyskać tutaj. Czyli jakby każda kwota, którą byłem w stanie wydać wcześniej z użyciem tych 13 razy po jakiejś monecie, no to jestem w stanie, tak transferując na te paczki z monetami, jestem w stanie ją wydać również. No i nie jestem w stanie wydać żadnej dodatkowej kwoty, tak? Czyli zamiana, zamiast myśleć, że mam 13 razy po taki sam nominał i tak naiwnie, żeby 13 razy update'ować tablicę, no wystarczy, że mam update'ował tą tablicę tylko 4 razy. To jest jedna opcja. No a teraz druga opcja, żeby to przyspieszyć, no to jest zauważyć, że ta tablica DP, no to ta tablica DP to jest tak naprawdę tablica boolowska, czyli zamiast myśleć, że to jest tablica booli, można myśleć, że to jest bitset i skorzystać z operacji bitowych. No i tak naprawdę dołożenie jakiegoś nominału, czyli jeśli mam policzone tablicę DP, dla jakiegoś tam ustalonego zbioru nominałów, to jeżeli dochodzi mi nominał X, to co chcę zrobić, to chcę powiedzieć, że moja nowa tablica DP po uwzględnieniu nominału X to jest stara tablica zorowana z DP przesunięte bitowo o X. No bo jeśli byłem w stanie wydać jakąś tam kwotę K, to teraz jestem w stanie wydać kwotę K plus X. Czyli tak naprawdę dowolną kwotę jakąś tam I jestem w stanie wydać, albo jeśli wcześniej byłem w stanie wydać kwotę I, albo jeśli wcześniej byłem w stanie wydać kwotę I minus X. No i to przesunięcie bitowe to reprezentuje. No i pod spodem bitset, jak wiemy, działa na maskach bitowych, czyli daje nam to takie przyspieszenie rzędu 32 razy, no bo jedno słowo maszynowe zazwyczaj ma 32 bity, czyli jedno takie zorowanie. Czyli no, to pokazuje, że jednak może się opłacać dzielić na te paczki, pomimo tego, że dałoby się bez tych paczek, dałoby się zastosować taki sprytny pomysł jak z zadania banknoty z 12 Olimpiady Informatycznej. No on jest trochę inny. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie poszuka na internecie, na niebieskiej książeczce chociażby można sobie przeczytać, jak tam za pomocą kolejki można sobie poradzić, żeby nie aktualizować tej tablicy tak wolno, tylko te stany, które mogą się zmienić wskutek dołożenia kolejnej kopii tego samego nominału. No ale ten pomysł z kolejką nie bardzo daje się przyspieszyć, żeby to skombinować z tym przyspieszeniem na maskach bitowych, a wydaje mi się, że to przyspieszenie, które wynika z tych masek bitowych, no jest warte tego drobnego spowolnienia, które wynika z tego podziału na paczki. No więc ostatecznie takie rozwiązanie uzyskiwało 100 punktów. Jeżeli ktoś nie wpadł na którąś z tych optymalizacji, tak? Jeżeli ktoś nie wpadł na tego bitseta, prawdopodobnie był w stanie wyciągnąć około 80 punktów lub więcej. Jeżeli ktoś nie wpadł na ten pomysł o tych różnych wartościach i jakby tak naiwnie rzeczywiście dodawał tą jedynkę czy tam kopię
wielokrotnie dodawał kopię tego samego nominału tak naiwnie, ale miał tego bitseta, to pewnie mógł liczyć na trochę więcej niż 50 punktów za samo to, że zauważył bitseta. Natomiast, żeby mieć 100 punktów, no to konieczne były obie te obserwacje.